Na czym polega twoje rozdęte ego? Bo ty często mówisz o tym, że masz rozdęte ego, że uciekasz zajebistością. Na czym to polega? Nie wydaje mi się, żebym użył sformułowania, że uciekam zajebistością. Nie, to jest fajne. Moja interpretacja. To fajne. Ładne, to mogę ci sprzedać. Ładne, to dobrze. To ja jak będzie po angielsku uciekać zajebistością? Frank in Paris. Tak? Frank in Paris. Ty nie znasz języka. Ty nie znasz języka. To... Fucking awesome. Przepraszam, czy ja dobrze zrozumiałem? Franklin Onson? Tak, tak. Dobrze. Oozing with greatness. Więc co z tym ego moim rozdętym? No, no. Gdybym nie miał rozdętego ego, to pewnie zostałbym, nie wiem, kwiaciarzem albo bibliotekarzem, a ponieważ moje ego pcha mnie do, że tak powiem, spotlightu, że nawiążę do języka obcego, to taki... Spotlight, czyli zawód. Pewien rodzaj takiej... Świetny film. Świetny film. Kina właśnie, chciałem powiedzieć. Tak.